przejściem przez dom związany jest także achievement. Już wam mówię, chwileczkę. Pozostałości ektoplazmy. Wybierzcie zdobyć darmowy atut. Gdy przejdziecie przez cały dom i wyjdziecie w tym labiryncie z bluszczu? Chyba bluszczu. To raz na 5 rund, czyli na przykład jak teraz przechodziłem w trzeciej rundzie, to następnym razem będę mógł przejść w ósmej. Ostatni z duchów, który będzie was gonił, zostaje po sobie buteleczka. Będzie w nim darmowy atut. Gdy zdobędziemy 4 atuty, to potem dzięki 3 przejściom przez dom duchów możemy zdobyć 3 kolejne i mieć wszystkie 7 perków, które można zdobyć na tej mapie. Ja dziękuję za obejrzenie filmiku, mam nadzieję, że był pomocny. Zapraszam do komentowania, jeżeli nie jesteście jeszcze naszymi widzami, do subskrybowania kanału, do dawania lajków, dawania łapek w dół, jeżeli wam się nie podobało, to czemu? To był Melikars for Mad Gamers, żegnam się z wami. Na razie, bitches!